witam was w kolejnym dniu naszych wakacji na wsi. Pieski, widzicie, odpoczywają. Leżą na płytkach, ponieważ jest bardzo dzisiaj gorący dzień. Jest już im bardzo ciepło. Dlatego chłodzą się w domu, bo na zewnątrz słońce bardzo grzeje. Dzisiaj Majeczka więcej czasu spędza właśnie w domku niż na zewnątrz, przez to, że jest taki upał. I właściwie no, tam na zewnątrz oczywiście też wychodzi, tylko leży gdzieś sobie w cieniu, ale ja nawet też więcej czasu dzisiaj jestem w domu, bo ciężko wytrzymać na dworze taki przedgorąc dzisiaj. Żeby zachować tradycję, w ogóle tu dałam dziewczynom zabawki, to dzisiaj zrobiłam pieskom basen. Jeśli pamiętacie, to na każdym właściwie, w każdej naszej serii z wakacji na wsi, chociaż raz z dziewczyną robię basen i dzisiaj pomyślałam, że nic robię, bo dzisiaj jest bardzo gorący dzień, więc idealny na basen dla piesków. Przed chwilą napełniłam wodę, więc jak trochę się zagrzeje, to wtedy dziewczyny będą mogły sobie wejść i zobaczymy, czy Sonia będzie chciała. Maja myślę, że raczej tak. Maja lubi. Nie lubisz? Maja sobie wodę pije. Jak się trochę zagrzeje woda, no to wtedy Maja sobie wejdzie. Pomoczy łapki. Może Sonia jak też się odważy. I pieski dzisiaj ciągle piją wodę. Widzicie, jakie są spragnione przez ten upał. Teraz Sonieczka pije. Ale już niedługo. Trochę się schodzą, chociaż rzeczywiście i tak mogą leżeć w cieniu. Ale może basen im pomoże dzisiaj. Chodź Maja, dam ci jedzonko. Jedz sobie. Maja już wyszła do basenu. Sonieczka niestety boi się, więc szczyka. A Majeczka wyszła, pierwsze wejście za smaczkiem, dostanie nagrodę. Troszeczkę się schodzi. No chodź Maja. Pięknie. Smaczek. Sonia, a to spróbujesz wejść? Chodź. No chodź. No, Sonia nie wyjdzie. Chodź. Chodź Maja. Chodź. Się chodziłaś? Wyszła sobie. I tak właśnie moje pieski się chłodzą, a właściwie tylko Maja, bo Sonia niestety nie chce jednak wejść. No trudno, ale pamiętam, że Sonia w zeszłym roku też nie była chętna. Chodź Maja, jeszcze wejdziesz, chodź. No z tej strony, to wchodź. Chodź. No bardzo ładnie Maja wchodzi. A Sonia tylko chodzi cały czas obok basenu, ale nie wchodzi do środka. Także troszkę chodzi łapki. Czy ja nic się nie będzie...
słyszę, że coś jedzie i oczywiście musisz czekać, pilnować. Tak właśnie zachowuje się Maja, stróżująca nad całym domkiem i podwórkiem. Sonia też czeka. Dziewczyny już pokąpili. Sonia, jak widzieliście, nie chciała, więc troszeczkę ją wzięliśmy do wody, żeby się chociaż schłodziła. Więc jest trochę mokra. Niestety sama się nie odważyła. Sonia nie chce w ogóle wchodzić do basenu, a tak naprawdę jak gdzieś jesteśmy nad wodą, to jednak chce wejść tak do wody, po prostu schłodzić się, jak jest na plaży. Wydaje mi się, że jej nie pasuje w basenach to, że one są dla niej za wysokie, a tak jak idzie nad wodę, to brzeg wiadomo, że schodzi i sobie nie jest, że musi gdzieś dawać kroka, więc jej chyba to nie pasuje. W ogóle siedzę z pieskami, widzicie. Wszystkie ze mną siedzą. Zusia gdzieś zmierza. Zusia nie chce być tu, idzie na górę po schodkach. Zobaczymy, czy sobie poradzi wyjść. Nie, albo idzie w tamtą stronę. Gdzie jest Zuzia? Zuzia leży sobie w krzaczkach, właściwie pod krzaczkiem leży. Przy porzeczce. Biegają pieski, razem z Zuzią właściwie. Zuzia wyszła w takie krzaki, że teraz wyjść nie może. Nie no, Zuzia sobie poradziła, między tymi pokrzywami idzie. Ciekawe, czy ją to nie koli. Właściwie nie parzy. Mam nadzieję, że nie wejdzie w ten wielki krzak, co tu rośnie. Zuzia, idziemy dalej. Idziesz za mną? Chodź tutaj. Ja zaraz wam pokażę, czy to pieski wymyślają. One chcą przejść. Chcą wyjść. Ale na razie nie mogą. Zuzia gdzieś znowu w krzaki chodzi. Może od tamtej strony wam ją pokażę. Zuzia za siatką.
bo teraz jest po drugiej stronie, jest na ogródku. Czyli właściwie jest... Sunieczko. A Zuzia teraz sobie chodzi? Co ty wyczyniasz w ogóle? Gdzie ty tam chcesz wejść? Gdzie ty chcesz wchodzić?